którejś jesieni byłem w słowackich Tatrach, siedząc wieczorem w takiej góralskiej kaczmie, pełnej zresztą ludzi właśnie w wieku troszkę starszym, zauważyłem, że co drugi toast wznoszony to było za szparkasę, czyli mniej więcej za nasz ZUS. I wtedy zdałem sobie sprawę z tego, jaka jest różnica między starością choćby tam, a u nas. U nas, gdzie jeszcze wtedy nie było tak rozwinięte i tam, gdzie te osoby starsze, to była potężna siła nabywcza, wymagający klienci, korzystający z biur podróży, z zakupów dostosowanych do nich. U nas to dopiero się wszystko rozwijało. Myślę, że w tej chwili jest coraz lepiej. Świadczą o tym zresztą choćby znowu statystyki naszego GUS-u, który podaje, że już ponad połowa ludzi w wieku ponad 65 lat jest zadowolona ze swojej sytuacji. Niestety tylko 1/3 jest zadowolona ze swojej sytuacji materialnej.